Pani doktor, cieszę się, że będziemy rozmawiać o pielęgnacji kosmetologicznej jako wsparcia dla zabiegów medycyny estetycznej. Jak rozumiem, pani stosuje taką współpracę kosmetologii i medycyny estetycznej. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest to całkowicie niezbędne. Bardzo jest ważne, aby wesprzeć się wiedzą bardzo dobrych kosmetologów, a mamy już naprawdę dobrze wykształconych kosmetologów na rynku. Szalenie ważnym drugim aspektem są bardzo dobre, aktywne kosmetyki. W obecnych czasach nie wyobrażam sobie już ani medycyny estetycznej, ani nawet dermatologii bez odpowiedniej pielęgnacji domowej, wspartej pielęgnacją gabinetową. Ale oczywiście podstawą jest codzienna pielęgnacja pacjenta w domu. To teraz jest, uważam, kluczowe do tego, aby nasze efekty uzyskane podczas zabiegów medycyny estetycznej były długotrwałe i przynosiły jak najlepsze efekty. Czy jest jakaś taka grupa zabiegów, które pani mogłaby określić z dziedziny medycyny estetycznej, które bezwzględnie wymagają takiej pielęgnacji kosmetologicznej, nie wiem, czy przed, w trakcie i po? Tak naprawdę wszystkie zabiegi wymagają dobrej pielęgnacji. Natomiast jeżeli chodzi o takie zabiegi szczególne, są to zabiegi, które naruszają ciągłość naskórka. Czyli głębokie peelingi, zabiegi laserowe, a także zabiegi, które na przykład zamykają naczynka, czy usuwają rumień, gdzie pacjent ma dużo teleangiektazji. Wtedy wsparcie kosmetyczne jest wyjątkowo istotne. A gdybyśmy mogli to na przykład powiedzieć na przykładzie jakimś takim konkretnego pacjenta, który przychodzi na iniekcję, tak, czy kwasem hialuronowym i tak dalej, to jak wygląda taka procedura przyjęcia go i jakby prowadzenia u pani w gabinecie? Tak jak pan zaznaczył bardzo słusznie, że to jest ciągła edukacja pacjentów w zakresie tej pielęgnacji skóry i dbania o siebie. Dlatego w naszym gabinecie, w naszej klinice zawsze pytam pacjenta, jak wygląda jego pielęgnacja kosmetyczna. Robimy przegląd kosmetyczek, sprawdzamy, czy pacjent dobrze pielęgnuje skórę, ponieważ jest to dla mnie istotne, aby preparaty iniekcyjne, tak jak pan zaznaczył, podawać w skórę zdrową, wyciszoną, wtedy te efekty są rzeczywiście spektakularne i dużo ładniejsze. Tutaj kluczowa jest ta edukacja, tak? Ale rzeczywiście, jeżeli ja przyjdę do pani, dajmy na to, na zabieg jakby wypełnienia zmarszczki, tak? Czyli jakby podania kwasu hialuronowego, tak? Czy toksyny botulinowej. To czy pani mi go wykona od razu, czy pani mi najpierw odeśle do kosmetologa, żebym sobie, nie wiem, jakoś się przygotował? Jak to wygląda? Akurat u pana wykonałabym zabieg od razu, dlatego że pana skóra jest bardzo ładna. Jest napięta, zadbana, nie ma podrażnień, nie ma wyprysków, nie ma grudek zapalnych i niedoskonałości. Także u pana taki zabieg można rzeczywiście wykonać z marszu, z zaznaczeniem dobrej pielęgnacji pozabiegowej. Po zabiegach iniekcyjnych zazwyczaj odczekujemy około 2 do 3 tygodni, zanim cokolwiek będziemy robić w sensie zabiegowym z zakresu zabiegów gabinetowych. Natomiast pielęgnacja domowa od razu powinna być odpowiednio włączona. Generalnie chciałbym zapytać o jakby pani doświadczenia takiej pracy, powiedzmy, z pielęgnacją po. Czy jest jakaś różnica, kiedy klient nie będzie tego robił, a będzie robił? Czym to może skutkować? Jaka będzie różnica? Tak, jest ogromna różnica. Nie tyle, czy będzie to robił, czy nie będzie robił, tylko musi się stosować do pewnych zasad. Jeżeli już jesteśmy przy kwasie hialuronowym, czyli przy preparacie, który unosi, wypełnia tkanki, modeluje skórę twarzy, to tutaj, jeśli chodzi o zabiegi gabinetowe, to robimy przerwę mniej więcej około 3 tygodni, 2-3 tygodni, zanim zaczniemy jakiekolwiek zabiegi wykonywać, ponieważ tkanka podskórna ulega
na pewno jakimś delikatnym przerwaniom, jeżeli wchodzę głęboko kaniulą, takie miejsca muszą się zagoić. Poza tym nie wykonujemy wtedy intensywnych masaży. Jest to oczywiste ze względu na to, że nie chcielibyśmy, aby produkt nam się przemieszczał. I również nie wykonujemy zabiegów z użyciem wysokich temperatur. Kwas hialuronowy tego nie lubi. Natomiast co robimy? Bardzo chętnie wykorzystujemy zabiegi nawilżające, aby dodatkowo skórę nawilżyć. Takie uspokajające po zabiegach, ale w zasadzie po 3 tygodniach już możemy stosować inne dopasowane do skóry zabiegi. Natomiast bezpośrednio po zabiegu również unikamy wszelkich preparatów drażniących, czyli złuszczających. Tutaj raczej nawilżanie, natłuszczanie i uspokojenie skóry. Czyli jak rozumiem, pani doktor, że ta pielęgnacja powinna być złożona pewnie i z takiej domowej, ale czy też i klienci przychodzą do pani też tutaj do gabinetu na zabiegi? Oczywiście, oczywiście. Mhm. Tak jak mówiłam, mam to szczęście, że współpracuję z bardzo mądrymi kosmetologami, wykształconymi paniami. I rzeczywiście pacjent może tego nie widzieć, ale my między sobą bardzo dużo rozmawiamy o danym pacjencie. Ten przepływ informacji jest w zasadzie natychmiastowy i codzienny. Dużo dyskutujemy nad tym, nad doborem odpowiedniego zabiegu kosmetycznego, uwzględniając procedury zabiegowe, które są wykonywane w gabinecie lekarskim. To, co jest jeszcze na pewno istotne, to, tak jak pani powiedziała, też dobór odpowiedniej kuracji, a to się wiąże z doborem odpowiednich kosmetyków, tak? Na jakiej marce pani pracuje właśnie w tym zakresie, jeżeli chodzi o pracę przed, w trakcie i po zabiegach medycyny estetycznej? Bardzo długo poszukiwaliśmy odpowiedniej marki. I znaleźliśmy, jest to marka Biologique Recherche, która jest to francuska marka, bardzo znana, z bardzo długoletnią tradycją i rzeczywiście z bardzo dobrze rozwiniętą tą częścią naukową. Także kosmetyki Biologique Recherche są kosmetykami aktywnymi. No i wiele pań widzi różnicę przy zmianie kosmetyków na linię z Biologique Recherche. Co jeszcze cenię? Cenię w Biologique Recherche to, że ma szeroki wachlarz kosmetyków na różne problemy skórne. I rzeczywiście zawierają te kosmetyki bardzo aktywne substancje, dlatego możemy aktywnie pielęgnować skóry trądzikowe, starzejące się, skóry problematyczne, wrażliwe, skóry z rumieniem, z rozszerzonymi naczynkami i na wszystkie problemy możemy znaleźć tutaj odpowiedź, co jest dla mnie bardzo wygodne i skuteczne dla pacjentów. To jakie są najczęstsze, powiedzmy, nie wiem, czy powikłania, czy błędy w pielęgnacji kosmetologicznej właśnie sprzężone z zabiegami medycyny estetycznej? Czy takowe w ogóle są? Czy można coś zrobić niedobrego? Tak, można zrobić coś niedobrego, ale to właśnie dlatego, że kosmetyki są dość aktywne. Jeżeli używamy kosmetyków aktywnych, to musimy być bardzo czujni. I tak przy zabiegach laserowych, peelingach, zabiegach, które przerywają ciągłość naskórka, no, które w zasadzie wszystkie z zakresu medycyny estetycznej, musimy się na jakiś czas wstrzymać z preparatami złuszczającymi, preparatami z dużym stężeniem retinolu. Raczej tą skórę musimy na początku nawet natłuszczać, dopiero później nawilżać. I też w Biologique Recherche mamy odpowiednie kremy natłuszczające, jak Dermo RL lub krem WG. VG, to są kremy takie rzeczywiście bogate w lipidy. Następnie przechodzimy na pielęgnację nawilżającą lub stosowną dla skóry.
Mam już chyba dosyć dużą wiedzę, jeżeli chodzi o, powiedzmy, tą współpracę kosmetologiczną z zabiegami medycyny estetycznej. Pani doktor, ja bym chciał się też na własnej skórze przekonać, jaki zabieg pani by mi poleciła, żebym mógł sobie go zrobić, zobaczyć taki zabieg, powiedzmy, popularny w tym właśnie wspomaganiu przy zabiegach medycyny estetycznej. Co mi pani poleci? Jak już wspomniałam, pana skóra nie jest wymagająca, jest bardzo ładna, bardzo widać, że jest zadbana. Także tutaj najlepszym zabiegiem, który polecamy właśnie przy takich skórach, które wymagają może troszkę odnowy, troszeczkę nawilżenia, napięcia, odbudowania NMF-u, czyli naturalnego czynnika nawilżającego, będzie to zabieg swą lisą. To jest zabieg odbudowujący, przeciwstarzeniowy, bardzo ładnie relaksuje skórę, odnawia naskórek i przywraca takie napięcie skórze. Mhm. To ja się udam, tak? Będę mógł tam, powiedzmy, to wykonać. Tak, będzie nam bardzo miło, zapraszamy. Dobrze, pani doktor, to ja na chwilę panią przeproszę i pójdę sobie, a państwu pokażemy to w kolejnym odcinku.